Nazywam się Robert Janiszewski. Czasami tam widać mój podpis, Jim B. 40. Jim B., bo lubię taki jeden trunek, a 40, bo wiem, kto to jest Miśko Largol. Z Aulą spotkałem się w 2009 roku. To już kawał czasu. To jest moje pierwsze zdjęcie. To jest dokładnie pierwsza klatka. W 2009 roku, jak widać, ona taka trochę niewyraźna. Ale widać, że jest Aula. Widać, kto na tym zdjęciu jest. Szczęśliwi rodzice na chwilę obecną, zdaje się. Szczęśliwi rodzice, tak. Proszę się nie sugerować CCCP. Ten człowiek w tej chwili w Stanach pracuje. No dobrze, to po kolei w takim razie. No, łatwo nie było, powiem tak. Nie zawsze łatwo było dojechać na tą aulę, bo zwykle odbywała się właśnie od jesieni do wiosny. Bardzo często dużo przeszkód było dla takiego człowieka, który tam się poruszał i starał się złapać fajne kadry. No powszechnie w Polsce nie lubimy być fotografowani, także czasami też były pewne opory. No i była konkurencja. Przyjeżdżało się różnie. Szefostwo zwykle lepiej, pozostali zdrowiej, o tak bym powiedział. No prelegenci, ja myślę, że to jest duża sprawa. Bardzo otwarci ludzie. Tu widzicie Igora, który zawsze mnie rozczulał prowadzeniem. Tutaj jest taki człowiek, którego pewnie znacie. Ja zawsze mówię AK-74, tak? Czyli też z tym misią Kralgorem wiem, o co chodzi. AK-74. Bardzo celny przy pojedynczych strzałach. Zawsze wyposażeni w profesjonalny sprzęt. Możesz cofnąć na chwilę, bo to jest coś, czego tutaj już dzwoneczek, nie stosujemy. Tak? Dzwoneczek. Historia dzwoneczka jest taka, że na samym początku, kiedy byliśmy jeszcze w Nowelu, wprowadziliśmy zasadę, że wystąpienie mają 5 minut długości. 5 minut długości. I żeby ludziom o tym przypominać, na razie wtedy warczeliśmy, Krzysiek próbował używać strun głosowych, natomiast kiedy byliśmy już na Świętego Boboli na Politechnice, wpadliśmy na genialny pomysł, to chyba Maciek budzi, jeżeli coś kłamie. Marcin, pamiętasz? Marcin Zaręba? Maciek budzi, prawda? Tomek? A, jego dzwonek, no właśnie, tak mi się wydawało. I tym dzwonkiem dawaliśmy znać wtedy, kiedy kończyło się czas prezentacji i to działało. Potem wprowadziliśmy iPada i to już nie działało. Znaczy, przemieniające się cyferki, literki nie dawały rady. Dobra. Kolejnym tematem to support oczywiście, czyli tacy ludzie, których nie zawsze było widać, ale oni, dzięki nim ta aula często powstawała. Czasami byli trochę bardziej na widoku, czasami gdzieś tam się chowali, czasami chowali się bardzo, czasami stali w cieniu, o tak bym powiedział, wobec tych, którzy byli na scenie. Zawsze coś tam przykręcali, odkręcali i starali się, żeby to wszystko działało. No nie zawsze było łatwo, opowiem tak, bo gonił czas. Ale to właśnie dzięki nim wiele rzeczy tych, które nie widzicie, poszły dobrze. No bywały momenty trudne, o powiem tak, albo nawet bardzo trudne. Ale suma summarum zawsze wyszło na to, że jest dobrze. Media, tu dziś też obecne, bez których pewnie ten kawałek historii nie byłby zarejestrowany. Taki człowiek, który zawsze miał duży fan z mediami i zawsze go było więcej. Mnie się zawsze wydawało, że go jest więcej niż jeden, w tylu miejscach jest. To on właściwie w większości to ogarniał, jak myśmy zaczynali. Czasami oddawał tą kamerę. No i z tym też czasami był problem. Tam potrafiło być konsylium, o co chodzi w tych technikaliach. No prasa się pojawiała, to bardzo często. Ta mniejsza i ta większa. No i konkurencja taka właśnie fotograficzna. Czasami było tak, że trudno było ten kadr złapać. Na auli zawsze była pełna aula. Bardzo pełna aula, albo jeszcze bardziej pełna aula. Zasadniczo to lista zwykle jakoś tak nie starczała, trzeba było się dopisywać. No a ci, którzy się spóźnili, to mieli duży problem, żeby gdzieś tam znaleźć jakieś fajne miejsce.
Na podłodze zwykle było miejsce, także jak ktoś nieduży był, to się zmieścił. No i ci, którzy występowali, dane mi było poznać naprawdę masę fajnych osób, przedsiębiorców. Dzięki temu człowiekowi mogę sobie poczytać na iPadzie. A ten człowiek na przykład... Wiktor Sorota, Infact. Jeżeli chcesz dopowiadać, Artur, to dopowiadaj. Tak. Cofnij, bo to był Paweł Nowak, Presspad. Tak. Kraków. Ja musiałem wybrać oczywiście, bo tych zdjęć jest masa, także takie trochę subiektywne. Tak? Dzięki temu człowiekowi wystawiam faktury dość sprawnie. Kondzio. To można pooglądać na przykład, co się na Allegro dzieje. Tu też człowiek, który dzisiaj siedzi sobie, Michał w Hiszpanii. Desant za granicę. Tak, desant za granicę. Używam system do zarządzania taskami. Człowiek w zielonej koszuli. Divante. Karpatka. To zdaje się dzisiaj już taka obsługa dużej firmy, nie? Zagranicznej. To właśnie, takiej światowej. No, możemy książek posłuchać czasami. Albo ile, coś wysłać. Ile razy tak odbieram paczkę, to zawsze mi się kojarzy ta Ola. Ile razy skarbetki. Się ubieram. To się zastanawiam, czy nie tam. To jest człowiek, który mnie ujął tym, że bardzo szczerze opowiedział o swojej porażce. Lub też, jak ostatnio usłyszałem, o projekcie, którego zakończenie było odwrotne od oczekiwanego. Z tej aplikacji korzystam na co dzień, jak parkuję, jak jeżdżę autobusami, szczególnie nie w Warszawie, gdzie w ogóle nie mam pojęcia, jak to się dzieje. Bo trzeba wiedzieć, jak dojedziesz. Czasami coś grupowo możemy zrobić, prawda? To jakby powiedzieć... Tak, korzystałem. Potrzebowałem znaleźć takie dane, które normalnie pewnie bym musiał się bardzo namęczyć. Czyli e-państwo, tak, w tej chwili. Możemy też poglądać coś sobie na naszych iPadach i na naszych telefonach. Ipla. Możemy sobie urządzić mieszkanie w dość fajny sposób. No i tu możemy dać dziecku na przykład zajęcie, aczkolwiek to jest łagodne przejście, bo równie ten człowiek stał się inwestorem, w związku z tym na tej auli oprócz przedsiębiorców byli inwestorzy. Takie uśmiechnięte anioły, bardzo sympatyczne, różnego pokroju. Ludzie, którzy dzisiaj wprowadzają młodych i gniewnych do Doliny Krzemowej. Inwestorzy z zagranicy. Okej. Okay. Zdjęcie ma wartość sentymentalną. Krzyśka już nie ma między nami. Prawnicy czasami, tacy bardzo sztywni, ale... Lubimy ich, lubimy, są fajni. Ale dawali radę, prawda? Dawali radę. Zaraz tu będzie jedno zdjęcie, które to pokaże, że... Ulubieniec. Że przynajmniej w zakresie doradztwa podatkowego można się uśmiechać. Pan Paczowski, doradztwo podatkowe, tak. Ten film z auli pana Paczowskiego jest chyba hitem, jak przeglądaliśmy dzisiaj, jakieś 20 tysięcy wyświetleń. No byli... Steve pojawiali Jobs. Się ludzie, tak, z wizją. Ewidentnie, z wizją. To z wizją i ze stylem. Krzysztof? No, chyba to był dar od Boga, ale też na pewno wizja. absolutnie wymiatacze Poznań. Ja to nazywam wojownicy. O, tak. Ale to cały czas mówimy o biznesie. Aula w swojej jakby... Clue zakładała poruszanie tematów technologicznych, właściwie takich bardzo nowotechnologicznych, właściwie tak nowotechnologicznych, że czasami bywała premiera na tej auli. Tutaj właśnie Agata testuje... Aplikację do mierzenia okularów wirtualną oczywiście. All right. Ale też były tematy nieobce, uważam, poruszane. Photoshop, ja tak nie wyglądam. Poruszane były różne tematy. Te prezentacje uważam, były dosyć ciekawie. Aczkolwiek cały czas nawiązujemy do biznesu. Niektórzy starali się te prezentacje przedstawić. Jak widzicie, odwrót jest dobrze, bo tak jakoś... No i jak reagowała publika?
To była chyba najczęstsza reakcja, którą teraz pokażę. Bo jednak te prezentacje miały w sobie dużo bigla, o tak bym powiedział. Niektórzy naprawdę długi czas się śmiali. Niektórzy, że tak powiem, byli zaciekawieni, zainteresowani. Nawet mocno. Ale też bywały reakcje zupełnie inne. I to śmiało powiem, że to nie były przypadki odosobnione. Niektórzy absolutnie dawali wyraz, że prezentacja ich nie interesuje w bardzo różny sposób. Niektórzy wykazywali zainteresowanie, ale kompletnie w innym kierunku. Zupełnie w innym kierunku. Totalnie w innym kierunku. No i nieodłącznym elementem auli, który zawsze przyciągał, to były pytania. Ja myślę, że to clue było właśnie, że pytania były takie w punkt po prostu, bez żadnej ściemy. Wolność zadawania tych pytań. Kto tam chciał, proszę bardzo, tu akurat są prezesi. Pytania zadawane wprost, sprawiały one trudność. To było widać. Nie wszyscy byli w stanie tak po prostu od razu odpowiedzieć. Kolejną rzeczą było taką, że jeżeli któryś z prelegentów coś ściemniał, to od razu dostawał bardzo szybki feedback co do tego, że coś mija się niestety z prawdą. I to następowało w bardzo... Czyli chciałbym powiedzieć, że była szybka weryfikacja. I też weryfikacja technologii, zaraz wam pokażę. Tu jest Kuba, IC Pen, to jest takie specjalne urządzenie do wprowadzania danych i od razu sprawdzamy, czy to działa, czy poszło ewentualnie w eter. Taki kolejny temat to na tą aulę ludzie przychodzą po prostu. W związku z tym trochę życia tam się działo takiego, które ja obserwowałem. Ja do końca nie wiem, przepraszam, czy to była kłótnia, czy nie, ale na pewno wymiana zdań. I nie wiem, czy to niektóre to nie są z tych że to nie są najtrwalsze startupy, które się mówi, że w ciągu pierwszego roku upada 90%, a ja tu widzę, że tutaj nie upadło, więc chyba tak. Pełna dowolność, proszę bardzo, można przyjść z dziećmi, można przyjść nawet z bardzo małymi dziećmi na aulę, aula jest zawsze otwarta. To zdaje się, chyba był moment, kiedy właśnie się tam urodziło coś, tak? No w każdym razie Artur prezentował rzeczy związane absolutnie z rodzicielstwem. Czasami zdarzało mi się obserwować, jak ludzie reagują przy wyjściu, czyli już jak ta aula się skończyła, prawda? Reakcje były różne, proszę bardzo. Niektórzy się mocno zastanawiali, niektórzy mieli zupełnie, że tak powiem to, ale generalnie ludzie byli zadowoleni. W kuluarach zwykle toczą się rozmowy. Tu ja tylko jeden przykład, bo tam strasznie dużo tych zdjęć, jeden przykład. Tak się tłumaczy wielkość mężczyzną, a tak się tłumaczy wielkość kobietą. No i nieśmiertelna pizza, słuchajcie, która była od zawsze w różnych tam, to mam nadzieję, że to nie jest kryptoreklama. Zawsze jej było dużo, ale niewystarczająco. Smakowała, szczególnie, że większość tych startupowców to głodna przychodziła, więc zawsze zastanawialiśmy się, czy oni przypadkiem nie przychodzą tylko się najeść. Smakowała na pewno, no to było widać za każdym razem. Natomiast gdyby ktoś z was się zastanawiał, dlaczego czasami tej pizzy brakło, no po prostu trzeba było mieć sposób, no i troszeczkę wcześniej z tej auli wychodzić. Od czasu do czasu zdarzało się imprezować. Tego klubu w Warszawie już nie ma. Pokażę jeszcze jedno zdjęcie, a więcej już nie pokażę, bo po prostu one się nie nadają do pokazywania. Ale imprezy były fajne. No i ostatnia rzecz to chwała. Od czasu do czasu są przyznawane nagrody w postaci takich fajnych statuetek.
z którymi miałem ogromny problem, żeby je sfotografować, bo są kompletnie przezroczyste i Artur tak wymyśliłeś dziwnie jakoś. Igor. To Igor wymyślił, tak? Zawsze pod czujnym okiem, czasami w krawacie, bo tak wymagał tego protokół, zawsze z fajną obsługą. No to ten moment, w którym ci wszyscy, którym się chciało, bo ja tak nazywam, to jest miejsce, w którym się spotykają ludzie, którym się chce, no mieli okazję się spotkać i troszeczkę powiedzieć zarówno o tym, co dokonali, a i również wejść na to podium. To parę fotek jeszcze z tego, jak na tym podium było. Jak widać, humor i bezproblemowość jest w wydaniu każdym. Media, można było się sprzedać w mediach. Można było zaliczyć, tak. Ja polecam te aulery w ogóle, bo one z roku na rok są coraz bardziej fajne. To jest właśnie ten gdański na tej dużej sali. No i co? No, walczymy jednak o to zwycięstwo, tak? Więc tak przyjmuje zwycięstwo to z zeszłego roku. Na przykład tak się przyjmuje zwycięstwo. Równie i tak się przyjmuje zwycięstwo. Tu pokażę jeszcze ze dwa zdjęcia. A ponieważ następny biznes jest niepoważny, no to i zdjęcie takie jest sobie. To wszystko, co chłopaki robią... UX Spin a propos. Tak. To robią dlatego, że to daje dużą, dużą satysfakcję, naprawdę. I to było widać. No, można sobie też pożartować z dużych, nie? Niestety nie udało się, po drugiej stronie na tym balonie jest Microsoft. No, uznanie kobiet też się liczy, jak już się zdobędzie te pieniądze. To chyba coś, to coś z Playboyem, tak? Można mieć apetyt na więcej. I można się, słuchajcie, normalnie po ludzku wzruszyć. Tak jak ten człowiek z Migam, który był absolutnie poruszony tym, że dostali tą nagrodę. No i that's it. Super. Dzięki, Robercie. Wielkie brawa.